Czołem, z tej strony RedTu z kanału Kanapowy Komandos. Witam Was serdecznie w zapowiedzi drugiej części filmu Kobry o jego pobycie na Helu, tym razem Muzeum Obrony Wybrzeża. Tak myślałem sobie, a na końcu jakiś super, hiper wstęp, żeby Was wszystkich tutaj zachęcić. Ale tak prawdę mówiąc, mi się nie chce, to po pierwsze, a po drugie stwierdziłem, że niech się Kobra sam broni przed waszymi opiniami złymi i niech się cieszy z dobrych. Zapraszam zatem na kolejną część filmu o kobrowym Helu. Komentujcie, pytajcie go o różne rzeczy, a ja biorę się za montaż i za chwilę film wrzucę. Jest to część druga. Kolejne sukcesywnie, jak tylko najdzie mnie ochota do pracy. Ahoj! Dzisiaj idziemy zwiedzać Muzeum Obrony Wybrzeża. Jest to muzeum, które jest zrobione na niemieckiej baterii Schleswig-Holstein, na której były umiejscowione działa kalibru 406 mm. Dla zainteresowanych krótki opis powstania muzeum. Jedno ładne zdjęcie z baterii. A tam udamy się po zwiedzaniu stanowisk artylerii Schleswig-Holstein. Zwiedzanie od wejścia zaczynamy od schronów obserwacyjno-wartowniczych. Tu mamy krótki opis tego. Idziemy dalej. Tu są wystawione różne boje, trały i tym podobne rzeczy. Krótki opis trału przeciwminowego z jego zasadą działania. Stanowisko baterii Schleswig-Holstein. Z zewnątrz wygląda tak. Niemcy na Półwyspie Helskim wybudowali 3 takie stanowiska, które nie były użyte jednak bojowo, ponieważ Hitler obawiał się inwazji aliantów w Norwegii i nakazał działa kalibru 406 mm razem z wieżami przenieść do Norwegii, gdzie tam jedno działo można zwiedzać. Jest udostępnione. A u nas, na naszej polskiej ziemi, zostały tylko same stanowiska. W późniejszym czasie będziemy wchodzić tam do środka, ponieważ mamy wykupione bilety. Tu widzimy aparat torpedowy. Z torpedą bojową. Krótki opis
A tu są głowice bojowe torped różnych typów. Oczywiście nie może zabraknąć w takich miejscach sklepików, skupieniem różnych militarnych rzeczy. Tam w oddali mamy kuchnię polową. Tu mamy bardzo ładne zdjęcia, jak wojsko jadało w różnych okresach, w różnych krajach. A tutaj widzimy betonową podstawę suwnicy służącej do montażu działa 406 mm i wymiany lufy. Po tych betonowych fundamentach jeździła ta suwnica. Po środku było przesuwane działo.
dworzec kolejki wąskotorowej. Która odjeżdża w tamtym kierunku, a w czasie wojny dostarczała różne potrzebne rzeczy do funkcjonowania baterii Schleswig-Holstein kalibru 406 mm. Tu widzimy wystawę motorów. Bardzo ładne eksponaty. Prawdopodobnie MG34 w stanie agonalnym, jakiś wykopek. Tak się prezentuje stanowisko baterii Schleswig-Holstein od tyłu. Tutaj mamy replikę sławnej niemieckiej armaty 8,8, czyli kalibru 88 mm. Pogromca ruskich czołgów. Krótki opis. I mały widok z dalszej perspektywy. W dalszej części ekspozycji mamy miny kontaktowe. Opis i rekonstrukcja ścigacza motorowego w skali 1:1. Z tyłu na rufie umieszczony wyrzutnia min, pokład nadbudówki. Widok z pomieszczenia sterowni. Oraz działko na dziobie. Podwójnie sprzężone. I tu mamy opis. Na zewnątrz muzeum to by były już wszystkie obiekty. Teraz pomału udajemy się do środka stanowiska bojowego baterii Schleswig-Holstein. Widzimy się w środku.